Cześć, zapraszam Was na film o bombce z przepiękną jesienną serwetką, ale dziś w wersji na bogato, czyli z dodatkiem złota. Pracę nad bombką zaczynam od usunięcia zawieszki, następnie nożyczkami usuwam szew z boku bombki i szlifuję ją papierem ściernym. Dla ułatwienia sobie pracy nakładam bombkę na pędzelek i zaczynam malowanie od nałożenia podkładu akrylowego. Po wyschnięciu podkładu całą bombkę maluję na biało farbą akrylową. Moja bombka w najgrubszym miejscu ma 28 cm. Dzielę ją sobie na 8 sekcji, dwie duże, dwie średnie i cztery małe. Na dużych i średnich sekcjach będzie przyklejona serwetka, natomiast na tych małych będą złocenia. Duża sekcja ma 6 cm, średnie 3, a małe mają po 2,5 cm. Przypominam, że cały czas mierzę bombkę w najszerszym miejscu. Serwetkę rozwarstwiłam, teraz dzielę ją na mniejsze fragmenty i następnie przyklejam do bombki klejem do dekupaż. Tło na serwetce nie jest idealnie białe, dlatego muszę nieco podmalować moją bombkę. Miejsca pod złocenia maluję na brązową farbą akrylową.
Po wyschnięciu farby i zabezpieczeniu bombki lakierem nakładam na brązową farbę klej do złoceń i po jego wyschnięciu, czyli w momencie, kiedy stanie się przeźroczysty, nakładam na niego złotą folię do złoceń. Złocenia zabezpieczam lakierem na bazie rozpuszczalnika. Na pracę nakładam patynę, a jej nadmiar usuwam ręcznikiem papierowym. Po wyschnięciu preparatu zabezpieczam pracę lakierem, tym razem akrylowym. Połączenia między moimi sekcjami na bombce zamaskuję naklejając na nie łańcuszek kulkowy, jednak zanim to zrobię, muszę zamontować zawieszkę w bombce, żeby wiedzieć, do jakiej wysokości nakleić łańcuszek. Łańcuszek przyklejam klejem typu kropelka. Na koniec klejem na gorąco doklejam postarzane kokardki. Gotowa bombka wygląda tak. Jak zwykle listę wszystkich użytych materiałów znajdziecie w opisie tego filmu. Ja Wam bardzo dziękuję za uwagę i zachęcam do subskrybowania mojego kanału oraz do klikania w dzwoneczek, dzięki czemu nie umkną Wam nowe filmy na moim kanale.